Teraz zajmiemy się szkicowaniem wykresów funkcji jako zadania powtórzeniowe różnego typu, które mogłyby się pojawić na sprawdzianie. Od razu już sobie przygotowałem wszystko. Będziemy najpierw szkicować tą, później tą. Ta jest malejąca, bo jest minus, ta jest rosnąca, bo jest plus tutaj. Ta jest malejąca, ta jest rosnąca. I musimy wykonać tabelę. Podstawiamy sobie wybrane przez siebie cyferki, to może być obojętnie jaka liczba. Ja akurat wybieram na przykład minus 1,01, bo tutaj może być. Pamiętajmy też, żeby był dokładny wykres, należy podstawić i sprawdzić, jakie będzie miejsce zerowe, czyli tutaj jeszcze zamiast Y podstawić 0. No i podstawiamy to teraz tutaj, jak podstawię minus 1 zamiast X. Minus 1 zamiast x, jak podstawię, to wyjdzie 5 dodać 1, to jest 6. Jak podstawię 0, to wyjdzie po prostu to plus 1. Jak podstawię 1, to będzie minus 5 razy 1 dodać 1, to jest minus 5 dodać 1, to jest minus 4. I to 0 jest trochę trudniejsze do liczenia, ale po prostu się podstawia 0 równa się minus 5x dodać 1. I się przerzuca. To będzie 5x równa się 1 i dzielimy na 5. To będzie x równa się 1 piąta. I mamy już tabelę wykonaną, więc teraz wystarczy nanieść te punkty tutaj na oś. Minus 1, 6. 0. Po x się w ogóle nie ruszamy. 0, 1 to tutaj. 1, minus 4. I 0 i 1 piąta, to gdzieś tutaj. To jest to miejsce zerowe. To miejsce zerowe, które jest tutaj. A to się nazywa punkt przecięcia z osią OY. Czyli to jest z osią OY, a to jest OX. Bo miejsce zerowe to jest inaczej OX. I tak ta funkcja będzie wyglądać mniej więcej. Ona jest malejąca. Teraz ta, to jest 0,6x do minus 2. Można podstawiać sobie wybrane cyferki i liczyć na kalkulatorze. Tutaj pokażę przykład, że na przykład weźmiemy takie cyferki jako minus 1,01. Można wziąć, tylko jak podstawię minus 1, to tutaj będzie 0,6 razy minus 1. Czyli to będzie minus 0,6, odjąć 2, to jest minus 2,6, minus 2,6. Jak podstawię 0, to wyjdzie minus 2, jak podstawię 1, to wyjdzie 0,6 razy 1, odjąć 2, minus 1,4. I tutaj dla zera też można policzyć. Tu jest trochę więcej roboty, bo to jest dzielenie przez 0,6. A dzielenie przez 0,6 nie mam tutaj pod ręką, muszę wpisać. 2 podzielić na 0,6. Mógłbym to zrobić jako ułamek, a właściwie chyba muszę. To jest 6 dziesiątych. To się trochę skróci, będzie 3 piąte. Piątka poleci do góry, będzie 10 trzecich. I można byłoby taką tabelę wykonać i normalnie nanieść te punkty tutaj. Ale mniej dokładnie można byłoby popełnić jakieś błędy. Lepiej sobie zamienić to na ułamek zwykły, czyli taki, że to jest 0,6x, odjąć 2, to się jeszcze trochę skróci, to będzie 3 piąte. X odjąć 2. I taką funkcję naszkicować, bo to jest to samo. I tu prościej liczyć, bo jeżeli jest ułamek, to żeby się pozbyć ułamka, to po prostu będziemy mnożyć. Na przykład minus 5,05. Wybieramy specjalnie takie x, żeby jak tu podstawię, żeby się skróciło z tą piątką na dole. No i tutaj jeszcze miejsce zerowe trzeba podstawić. I wykonujemy tabelę, obliczenia wykonujemy dlatego, dla 3x, 3 piąte x, odjąć 2. I podstawiam tutaj.
To jest tak, jak podstawię minus piątkę. To piątka się skróci i będzie 3 razy minus 1, minus 3, minus 2, to razem wyjdzie minus 5. Teraz jak podstawię 0, to po prostu wyjdzie minus 2. Jak podstawię piątkę zamiast x-a, co właśnie zrobiłem, za każdym razem podstawiam zamiast x-a. Tak samo tutaj, jak wykonywałem to, to za każdym razem zamiast tego x-a podstawiałem cyferkę. Tutaj tak samo. Jak podstawię piątka, to piątka mi się skróci, wyjdzie tutaj 1, 1, czyli 3 odjąć 2 to 1. No i miejsce zerowe. Liczymy, bo y jest 0. Przerzucamy, to wyjdzie 2 równa się 3 piąte. Mnożymy razy 5 trzecich, żeby od razu się pozbyć piątki i trójki. To wyjdzie 2 razy 5 trzecich, czyli 10 trzecich. Tak jak zresztą poprzednio, no bo tak jak mówiłem, to nie jest złe, tylko może być trudność w naszkicowaniu. To jest wersja łatwiejsza, bo od razu widać pełne cyferki. No oprócz tej. To się nazywa miejsce zerowe, czyli punkt przecięcia z osią o y, o x. Dobra, nanoszę te punkty. Minus 5, minus 5. Czyż tutaj? 0, minus 2 jest tutaj. 5 na x, 1 na y. I 0, 10 trzecich. 10 trzecich to jest 3,33, czyli gdzieś tutaj. To jest to miejsce zerowe. No i szkicujemy. To jest funkcja rosnąca. Teraz tą się zajmiemy. Tak jak poprzednio, żeby to móc obliczyć, trzeba sprowadzić do ułamka niewłaściwego. Ułamek niewłaściwy, czyli 1 razy 3 dodać 2, to jest minus 5 trzecich. I taką funkcję policzyć należy. To tutaj sobie wykonam obliczenia. Czyli liczymy 5 trzecich x plus 4. Jak mam trójkę na dole, to sobie znowu wybiorę takie cyferki, żeby się skróciły z tą trójką. No a miejsce zerowe trzeba policzyć w ten sposób. No i teraz podstawiamy minus trójkę do tego. Można pisać y. Albo f od x, to jest to samo. Tylko, że tutaj wtedy jak piszę f od x, to pokazuje dla jakiej cyferki liczę. Pokazuje, że liczę dla minus trójki. To znaczy, że minus trójkę tutaj wstawiam. Skraca się. Tu jest minus 5, tu wyszło minus 1, bo cyfery trójki się skróciły. Czyli to jest 5, dodać 4 to jest 9. Uzupełniam. Dla zera nie trzeba liczyć, to jest po prostu czwórka. Teraz dla trójki liczę. 5 trzecich razy 3. Minus 5 trzecich razy 3. Trójki się skracają, zostaje minus 5 dodać 4. To jest minus 1. No i teraz miejsce zerowe trzeba policzyć, czyli 0 równa się tyle. Przerzucamy to 5 trzecich i mnożymy razy 3 piąte. Albo dzielimy przez 5 trzecich, to jest to samo, bo dzielenie to jest, mnożenie to jest odwrotność. Czyli x równa się 12 piątych, bo 4 razy 3 to 12. 12 piątych to jest mniej więcej, właściwie to jest 2 i 2 piąte. No i teraz nanosimy znowu te punkty, czyli minus 3, 9, minus 3, 9, dziewiątki tutaj nie mam, 6, 7, 8, 9, to byłoby gdzieś tutaj. O, tutaj byłaby ta kropka trochę, no, za mały wykres. Teraz 0, 4 to tutaj, 3 minus 1 to tu i 0 i 2 i 2 piąte to gdzieś tu.
No jak mamy tak naniesione, to teraz po prostu już łączymy linią. I to jest malejąca. Czasami w takich trudniejszych już, a to będzie w następnym rozdziale, będzie prośba, żeby policzyć pole tego trójkąta. Ale to też się zajmiemy. No i teraz ostatnia funkcja do szkicowania, taka. Można normalnie wykonać tabelę, biorąc kalkulator i licząc dla takiej cyferki. Czyli tak jak poprzednio liczyłem, o dlatego mogłem sobie podstawiać cyferki i na kalkulatorze sprawdzać. I mogą Państwo tak zrobić na sprawdzianie, ale ja tutaj zrobię tak, że najpierw zwinę do ułamka niewłaściwego. To jest 24 dziesiąte na 2 się skraca, to jest 12 piątych x odjąć 5. I taką funkcję będziemy szkicować. 12 piątych x odjąć 5. To jest 24 dziesiąte, dobra. Ok. Tu sobie podłożę karteczkę. Wykonujemy obliczenia dla... Ponieważ jest piątka na dole, więc znowu wybieram cyferki, żeby się skracały, o takie. No i tutaj będzie trzeba policzyć. Podstawiam minus piątkę. Jak podstawię minus piątkę zamiast x, to mi się skraca, tu wyjdzie 1, 1. 12 razy minus 1 to minus 12. Odjąć 5 to minus 17. No trudno, wyszło dużo cyferka. Teraz dla zera. Dla zera nie trzeba liczyć, to jest po prostu minus 5. Dla piątki teraz policzę. Dla piątki to jest 12 piątych razy 5. To się skraca. Tu jest 1, 1, czyli 12 razy 1 to 12. Odjąć 5. To jest razem 7. I teraz miejsce zerowe, czyli 0 równa się tyle. Przerzucam na przykład piątkę na tą stronę i mnożę razy 5 dwunastych. To x równa się... To jest 25 dwunastych. To jest 2 całe i 1 dwunasta. No i nanosimy te punkty. Tutaj znowu jest wykres za mały, trzeba byłoby go poprawić, żeby był większy. W skrócie, dla minus piątki ma być minus 17, czyli... 6, 7, 8, 9, 10. No i jeszcze dalej niż to. Czyli minus 5, minus 17. Załóżmy, że gdzieś tu byłaby ta kropka. 0, minus 5 to tu. 5, 7, tu jest 6, tu jest 7, to gdzieś tu i 0 i 2, 1, 12 to gdzieś tu. No i teraz gdybyśmy je połączyli i byłoby prawidłowo narysowane, to ta kropka jednak musiałaby być gdzieś tam. Nie tutaj, bo zawsze ta linia musi przechodzić przez wszystkie kropki. Ponieważ nie byłem w stanie tutaj narysować minus 17, trzymając prawidłowe odstępy, ta minus 17 byłaby gdzieś tutaj. Czyli ta funkcja, jakbym ją pociągnął, by przecięła ten punkt, o ten tutaj. No i to jest też naszkicowana funkcja.